Droga Dziadwinak stała się faktem. Dzisiaj z wielką przyjemnością, tym symbolicznym przecięciem, otwieramy drogę nie tylko dla mieszkańców Jaźwin, ale też dla wszystkich odwiedzających, gości. Gości mamy mnóstwo. A gości mamy mnóstwo. Niech ta droga służy, niech będzie bezpieczna. Ta droga powstała dzięki bardzo dobrej współpracy starosty z wójtem, czyli starostwa z powiatem, i możliwa była ich realizacja. Ja widzę po uśmiechach mieszkańców, że ta droga była tak mocno oczekiwana, że oni nawet teraz już nie będą wiedzieli, co zaśpiewać mi na dożynkach. Bo do tej pory za każdym razem było: panie wójcie, kiedy droga do Jaźwi? Mówiłem: pomaleńku, damy radę. Daliśmy radę. Niech ta droga służy wszystkim. Teraz będą wiedzieli, co zaśpiewać. 100 lat będą śpiewać. Mieszkańcy tej miejscowości, takiej pięknej miejscowości rozrzuconej wśród lasów, zabiegali o tą drogę od paru lat. Wyraz dawali zawsze na spotkaniach, a szczególnie na dożynkach, kiedy zespół śpiewaczy zawsze w takim miłym akcentem: panie wójcie, kiedy będzie droga do Jaźwin? Z odpowiednim rymem. Z odpowiednim rymem. Wówczas odpowiadałem: pomaleńku, na pewno zrobimy, do samego końca. Ta droga była budowana etapami, licząc od torów kolejowych, tutaj do tego momentu, gdzie jesteśmy, to 3,5 kilometra drogi. Budowana etapami, ostatni etap to 1300 metrów za 1200, za 1 200 000 zł. Jest to droga powiatowa, ale koszty finansowe podzieliliśmy na powiat i na gminę. Po połowie, po 600 tysięcy złotych. Jest to droga o szerokości 6 metrów, na podbudowie z kruszywa i asfalt 8 centymetrów. Z utwardzonymi wjazdami na poszczególne posesje i rowami odwadniającymi. W każdym bądź razie ta droga była długo oczekiwana przez mieszkańców. Jest realizacja, cierpliwość się opłaciła i myślę, zawsze tak powiadam, że jak budujemy jakikolwiek odcinek drogi, mniejszy, większy, jest to okno na świat dla mieszkańców. A możemy sobie teraz zażartować, że po wybudowaniu tej drogi, wzdłuż tej drogi, powstaną, chciałem powiedzieć, kurort. Wśród lasów, niedaleko. Mam na myśli osiedla mieszkaniowe i mieszkańców tutaj przybędzie. Bo to jest miejscowość typowo rolnicza, wśród lasów. Większość mieszkańców tych to są już seniorzy. Wszystkim i wszystkich, którzy będą przyjeżdżali tą drogą, swoją łaską uprzedza jej kroki, bądź z nimi w drodze. Broni ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjemne chwile, takie przecinanie wstęg. Przyjemne, bardzo przyjemne. Ta droga była, wszyscy wiemy w jakim stanie, jak była uciążliwa dla mieszkańców Jaźwin. Teraz mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. W ciągu 2 lat utwardziliśmy odcinek ponad 2 kilometry. W ubiegłym roku było 800 z kawałkiem, w tym roku 1300. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo Tredrom. W tamtym roku odcinek wykonywało przedsiębiorstwo robót drogowych, firma Horeglat.
Wartość robót na te kilometr 300 w tym roku to jest 1 prawie 200 tysięcy złotych, czyli po 50% powiat prawie 600 tysięcy, gmina Biała Podlaska prawie 600 tysięcy, do tego jeszcze należy doliczyć ponad 20 tysięcy wypłaciliśmy odszkodowania za grunty zajęte pod drogę. Bo jak Państwo widzicie, droga zmieniła trochę przebieg, fajny jest jej przebieg, została wykonana korekta dwóch łuków, została wykonana nawierzchnia szerokości 6 metrów. Ta inwestycja nie jest jeszcze do końca zakończona, bo pozostaje warstwa ścieralna na całym tym odcinku. Ale to w przyszłości, może za 2-3 lata będziemy to kontynuowali. Zostały wykonane rowy, zjazdy, zjazdy na posesje asfaltowe, zjazdy na pola uprawne z kruszywa, oznakowanie poziome, wycięte krzaki. Także myślę, że też poprawa bezpieczeństwa, tu gdzie stoimy, widzimy i sierżanty, i oznakowanie łuków pachołkami. Myślę, że ta inwestycja będzie cieszyła mieszkańców i będzie dla nich drogą bezpieczną. Oby tak było. Przed Wami jeszcze 4 kilometry do Sokóla. 4 kilometry do Sokóla, tak. Tam w sumie to jest do drogi utwardzonej jeszcze więcej, ale w tym roku realizujemy odcinek od torów przez całe Sokóle, czyli 3 kilometry 100 metrów. To jest tak jakby zajmie wszystkie gospodarstwa w Sokólu. Realizujemy dokumentację techniczną, a jak z realizacją, to zobaczymy. Jesteśmy na etapie przygotowywania budżetu na 2021 rok. Środki, jak Państwo sami wiecie, jakieś są, napływają nowe możliwości pozyskiwania środków, fundusze dróg samorządowych, środki z budżetu państwa. Także myślę, że pewnie będzie dokumentacja i będzie realizacja w niedługim terminie. Dziękuję. W imieniu swoim własnym i w imieniu nieobecnego tutaj pana Mariusza Filipiuka, on obiecał, że dojedzie, jak spotkanie się skończy, pozdrowić państwa bardzo serdecznie, podziękować za współpracę przy realizacji tej inwestycji. Nade wszystko te słowa podziękowania kieruję do drugiego samorządu partnerskiego gminy Biała Podlaska i wójta Wiesława pana Siłka i rady całej. W imieniu swoim, pana starosty, w imieniu obecnego tutaj obecnych radnych bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, gratuluję i nade wszystko życzę państwu bezpiecznego korzystania z tego dobrodziejstwa, bo te dobre drogi też kuszą. One kuszą umysł, kuszą emocje i czasami nieopatrznie dochodzi do właśnie przez takie igranie z losem trochę dochodzi do tragedii. Oby to wszystko was co złe omijało, a dobre, same dobre rzeczy napływały tutaj do Jaźmin ze wszystkich stron. Dziękuję bardzo. Patrząc na to, co widzimy w tle, w tym momencie radny nie okazał się bezradny. No w tym momencie i oby tak zawsze było, abyśmy się zawsze spotykali przy otwarciach. No myślę, że gmina w tym roku pozyskała naprawdę wiele i wiele zrobiła tutaj dla mieszkańców, zwłaszcza dla mieszkańców tutaj mego regionu, bo Porosiuki i Jaźwiny skorzystały sporo na programach, które zostały zrealizowane wspólnie z powiatem, jak i sama gmina także starała się. Zobaczymy w perspektywie dalszej, bo budowa z Porosiuk do Styżyńca drogi jest w trakcie, jest już po przetargach, także oby tak dalej. To jest sukces wszystkich mieszkańców, no i także radnego. No ale właśnie ta droga do tego sukcesu, czyli tej drogi, czy to nie wiąże się właśnie z odpowiednim lobbyingiem, z rozmowami, z umiejętnością prowadzenia rozmów? Powiem panu, że to była droga podzielona na etapy. To nie ma co ukrywać, że radny poprzedni także uczestniczył w tym, także nie możemy ujmować mu tego. Także wymieńmy imię, nazwisko. Tego radnego wszyscy miejscowi znają, także on jest z Jaźwin. Także naprawdę nie ujmuję także poprzedniemu radnemu, bo to także jest jego staranie. Nie lubię przypisywać sobie jakiś tam zasług. Panie radny, zapraszamy do nas na chwilę. To też było główne zadanie, postulat wyborczy dla pana również? Tak, podczas główne jeszcze i najgłówniejsze. Zadowolony w tym momencie? Bardzo. Kontynuator dobrze się sprawdza? Na razie tak. Dziękujemy. Dziękujemy również. Nie, chciałbym podziękować serdecznie mieszkańcom, bo to też ich zasługa. Głównie to robimy wszystko dla nich. Także dziękuję za to i za zorganizowanie już dwóch otwarć tej drogi. Miejmy nadzieję, że jeszcze jedno by się przydało. Tak? Trzymamy. Podziękować panu, przede wszystkim panu wójtowi,
Jak dziękować, to wójtowi i staroście. Również i staroście, jak i też pani dyrektor Zarządu Dróg Powiatowej, wykonawcy firmy Tredrom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej budowy. Nie sposób tu nie wypomnieć, właśnie przytoczyć pomoc księdza Sławka też. No, dziękuję też księdzu proboszczowi za poświęcenie. Dziękuję wszystkim tym, którzy przybyli na to uroczyste otwarcie. Cieszą serce takie momenty i dają zapał do tego, żeby nadal być sukcesem. Na pewno, na pewno. Szczególnie, że inwestycja bardzo wyczekiwana, można powiedzieć, w końcu to mamy. Jakby jesteśmy podłączeni z resztą świata przez ten odcinek, bo wcześniej można było powiedzieć, że no, trudne było życie naszych mieszkańców, bo wiosna... My też tę drogę pamiętamy, często tędy podróżowaliśmy do Sokóla na skróty, także to było rzeczywiście kamel trofi. Tak, jeżeli chodzi o wiosnę i jesień, no nie rozpieszczała droga. No, teraz jest bardzo piękny odcinek. Myślę, że nawet jeżeli jadąc w stronę wioski i jedziemy dalej, tym jest coraz piękniejszy odcinek. Jakie marzenia? No, oczywiście mamy jeszcze 1,5 kilometra do ukończenia drogi powiatowej. Chętnie. Fajnie by było jakby... W kierunku Sokół, rozumiem. Tak, tak. No i jeszcze przydałoby się jakieś skrzydło, jakieś 240 metrów drogi gminnej, żeby też fajnie podłączyć świetlice, tym bardziej, że na tym odcinku znajduje się sklep, kaplica, czyli tak jakby serce wioski. Tak. Wasze śródmieście. Dokładnie. Tego życzymy, trzymamy kciuki za kolejne otwarcia i mamy nadzieję, że będziemy w nich uczestniczyć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dla firm drogowych pewnie to są niewielkie, tak dużych firm drogowych odcinki dróg, bo kilometr z kawałkiem, ale jednak w razie czego proszę mnie sprostować. W każdą drogę firma drogowa wkłada swoje serce, najlepszych specjalistów, najlepszy sprzęt i dobre wykonanie. Tak jest. Czy to jest robota duża, czy to jest robota mała, generalnie do każdej podchodzimy z tą samą miarą. Oczywiście wolimy roboty duże, bo jest nam łatwiej to organizować, mamy więcej możliwości. Koszty jednorazowe są trochę tańsze, bo czy pojedziemy 100 metrów, czy pojedziemy 1000 metrów, to generalnie przyjazd ekipy kosztuje. To tylko taka różnica. Natomiast co do jakości, co do zaangażowania w każdą inwestycję, jest ona praktycznie taka sama. Ten odcinek przez las dla drogowców to trudne tematy, odcinek przez las, tym bardziej, że to była droga naprawdę gruntowa. Tu o tyle jest trudna sytuacja, może nie tyle trudna, co troszkę złożona, ponieważ geometrycznie jest tu wszystko, jeżeli chodzi o drogownictwo. Są łuki odwrotne, łuki pionowe, poszerzenia, rampy i przechyłki. To wszystko musiało być zgrane, tak żeby płynność tej drogi była zachowana i jak widać na załączonym obrazku, wszyscy jechali równo, bez wyboi. Tredrom na terenie gminy Biała Podlaska realizuje coś jeszcze? Na ten moment skończyliśmy taki malutki odcinek w miejscowości Czosnówka. Ulica Lipowa, on jest w tej chwili szykowany do odbioru. Trwa procedura związana z inwentaryzacją głównie i uzupełnianiem dokumentacji odbiorowej.